To nasz pierwszy program z tego cyklu, więc należą się Państwu słowa wyjaśnienia. Z Opola do i z powrotem to program, w którym będziemy Państwa prowadzić do ciekawych miejsc, pokazywać ciekawych ludzi i opisywać ciekawe wydarzenia. I tak będzie dzisiaj. A ponieważ w Opolu też tych miejsc jest dużo, to będziemy Państwa zachęcać do tego, by pamiętać o tym, że tak jakby chociażby tu właśnie Klub Jeździecki Ostroga z ponad 40-letnią tradycją prowadzi wciąż zadania i zajęcia związane ze szkoleniem, a także i oczywiście zawodami sportowymi. A konie dzisiaj będą jednymi z bohaterów naszej opowieści, bowiem udamy się dla Państwa do naszej sąsiedzkiej gminy. Będziemy jeździć i po gminach oddalonych znacznie dalej od Opola, ale i tych, które z Opolem sąsiadują. I dzisiaj taka wycieczka czeka nas całkiem niedaleka, bowiem do pobliskiego w gminie Dąbrowa Karczowa. Tam bowiem w najbliższy weekend odbędzie się impreza, która na pewno może zgromadzić wielu mieszkańców, także i Opola. A zatem, że z Opola do Karczowa niedaleko, to tam Państwa zabieramy. Pani wójt, Karczów to takie miejsce, które nazwałaby Pani zieloną enklawą gminy Dąbrowa. Ona w ogóle jest taka zielona, jeśli chodzi o gminę. Zielona, piękna miejscowość i przede wszystkim położona w samym sercu naszej gminy, zielonej gminy. Coraz więcej mieszkańców, bo już blisko 800 mieszkańców tą miejscowość zamieszkuje i to jest piękne, że coraz więcej ich przybywa. A z Opola też przybywają? Tak, bardzo dużo mieszkańców właśnie Opola, szczególnie po tym okresie pandemii, składa do nas wnioski o warunki zabudowy. Tu są piękne tereny do zagospodarowania właśnie pod mieszkalnictwo i my też w tym kierunku działamy. Ale jesteśmy tu w Karczowie, na tych pięknych terenach, gdzie tłem są zwierzęta nie bez przyczyny, bowiem to jest miejsce pełne też dobrych ludzi. Wyjątkowy. Wyjątkowi są ci mieszkańcy, wyjątkowa jest ta miejscowość i wyjątkowo jest to miejsce, w którym stoimy. Pod samym lasem przede wszystkim dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest jedyna stadnina w całej gminie Dąbrowa, a przede wszystkim ich inwencja twórcza, ich kreatywność, ich pomoc dla zwierząt zasługuje dziś na wyróżnik. Ta miejscowość i to miejsce, ci ludzie, którzy tutaj prowadzą to gospodarstwo, prowadzą też wydarzenia i taką wyjątkowym wydarzeniem właśnie w niedzielę jest wege-piknik, na których serdecznie zapraszam również mieszkańców Opola. A co podczas tego ekopikniku będzie się działo, za chwilę się Państwo dowiedzą. I tak jak mówiliśmy, kolejni nasi goście to pani Natalia i Czesław. Nie wiem, pani Natalio, czy Czesław nam dzisiaj coś powie, ale na pewno Czesław będzie jednym z bohaterów tego wege-pikniku. Zdecydowaliście się po raz kolejny tę imprezę tu przeprowadzić. Imprezę, na którą przyjeżdża wielu gości z całego województwa tak naprawdę. Tak jest. Nie tylko z województwa, ale też spoza. Myślę, że to jest coś fajnego. Taka formuła pikniku, wegańskiego pikniku ekologicznego na łonie natury. Tak? To jest coś, co przyciąga ludzi. Mamy tutaj wiele zwierząt pod opieką naszego stowarzyszenia Wilk City i Owca Cała. Są konie, kozy, krowy, owce, psy, koty. I myślę, że to właśnie też sprawia, że to miejsce jest wyjątkowe, że tak ludzie chętnie do nas przyjeżdżają na tego typu piknik. Temu wydarzeniu też zawsze, skoro mówi Pani o wielu zwierzętach, które są tu sama, wiele z nich jest uratowane, też pewnie przyświeca jakiś cel charytatywny. Dokładnie, no robimy to dla nich, dla zwierząt, które no niestety zostały gdzieś tam skrzywdzone przez los. Razem ze znajomymi, z przyjaciółmi, z innymi organizacjami działamy, między innymi z TOZ-em. Właśnie dla nich też zostanie przeznaczona część dochodu z pikniku, żeby ich wspomóc, bo niestety pod opieką swoją mają bardzo dużo zwierząt. Jest to kosztowne, także jeżeli możemy, to pomagamy. Pomagamy innym, nie tylko naszym zwierzętom, ale też innym organizacjom. To będzie cała niedziela tak naprawdę, gdzie będzie można wypocząć, dobrze się pobawić, a przede wszystkim obcować z naturą. Tak jest. Zapraszamy w niedzielę od 12. Cały piknik generalnie będzie trwał do godziny 18. Od 18 zakończymy piknik wegańskim grillem i koncertem na żywo. Co wśród atrakcji, bo wszystkiego zdradzać nie będziemy, no oprócz tego, że Czesław będzie jedną z atrakcji. Tak jest, zwierzaki będą, będą różne restauracje i bary, będzie można spróbować swoich sił na warsztatach z jogi, treningu obwodowego,
Także myślę, że będzie coś dla każdego, znajdzie, będą też różne atrakcje dla dzieci. Także myślę, że można fajnie spędzić u nas niedzielę. Jeżeli ktoś nie ma pomysłu, to zapraszamy. Nie trzeba się ani specjalnie zapisywać, tylko po prostu z dobrym humorem przyjechać. Tak jest, nie trzeba się zapisywać. Tutaj pastwiska, łąki mamy duże, także dla każdego znajdzie się miejsce. Spakować rodzinę, kocyk jakiś i przyjeżdżać. No to wszystkiego zdradzać, proszę Państwa, nie będziemy, bo tych atrakcji będzie jeszcze dużo więcej. A że z Opola do Karczowa całkiem niedaleko i z powrotem później do domu, to przypominamy, w niedzielę, w samo południe, początek wege pikniku w Karczowie.